Jak jeść zdrowo na wakacjach? Dzisiaj mam dla Ciebie tipy, bardzo dużo tipów, które pomogą Ci jeść trochę zdrowszy sposób na wyjazdach. A jeżeli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i na tym kanale uczymy się, jak jeść zdrowo, ale tak w spokojny, ludzki i niewydziwiany sposób. I bardzo ważna rzecz na początku. Ja absolutnie nie uważam, że zawsze trzeba jeść super zdrowo, szczególnie będąc na wakacyjnych wyjazdach. Moim zdaniem w diecie jak najbardziej może, a nawet powinno być miejsce na produkty, które niekoniecznie są super zdrowe, a jemy je tylko ze względu na uciechę naszych kubków smakowych. Mimo tego jednak, że ja sama na wyjazdach nie jem super zdrowo, to jest kilka takich tipów, które pomagają mi wprowadzać do diety troszkę więcej zdrowych produktów, dzięki którym po prostu czuję się lepiej fizycznie. I dzisiaj właśnie mam dla Ciebie naprawdę bardzo, bardzo dużo tipów, które pomogą Ci sprawić, żeby w prosty sposób też na wyjazdach jeść troszeczkę zdrowiej i troszkę bardziej o siebie zadbać. To co? Lecimy! I tutaj ogólnie rozważymy sobie dwa przypadki. Pierwszy wyjazdów takich bardziej na dziko, bez wyżywienia, bez dostępu do kuchni, bardziej przygotowo, i drugi taki bardziej fancy wyjazdy, gdzie mamy jednak zapewnione wyżywienie. Zaczniemy od tych bez wyżywienia. Tutaj poddam Ci czas, gdzie zaczynają się te, gdy jedziemy na wyjazd all inclusive albo z wyżywieniem, ale myślę, że te tipy również przydadzą się osobom, które mają zapewnione wyżywienie na wyjazdach, bo na przykład takie tipy pomogą Ci przygotować sobie zdrowsze jedzenie na przykład na samą podróż albo na jakieś wycieczki podczas wycieczki. Brawo, Irena. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Taka bardzo, bardzo, bardzo podstawowa rzecz. Przede wszystkim warto na wyjazdach korzystać ze sezonowych, lokalnych warzyw i owoców. W Polsce mamy naprawdę przecudne sezonowe warzywa i owoce, a jeżeli już będziemy mogli sobie spokojnie i bezpiecznie wyjeżdżać za granicę, to tam również zachęcam Cię do korzystania ze wszystkich tamtejszych, lokalnych warzyw i owoców, do popróbowania czegoś nowego i naprawdę w wakacje taki słodziutki, świeży, lokalny pomidorek to jest po prostu mistrzostwo. No ale jak zadbać o to, żeby rzeczywiście jeść więcej tych warzyw i owoców? Szczególnie wtedy, kiedy nie mamy dostępu do kuchni, ani do wyżywienia. Tutaj bardzo, bardzo przydatne są pomidorki koktajlowe. Są one malutkie, jedząc je nie rozciapiesz się wszędzie, no i są pyszne. Tak samo tutaj świetnie sprawdzi się na przykład papryka czy ogórek, bo nie wiem czy wiesz, ale je również na wyjazdach możesz po prostu spakować i później jeść jak jabłko. No i tak zagryzając je podczas wycieczki dostarczysz sobie dużo dobrych rzeczy. Na takich wyjazdach, gdzie nie masz dostępu do kuchni albo będąc w podróży, tutaj super też przyda się posiadanie i zabranie ze sobą noża i widelca. Noża, jeżeli nie lecisz samolotem. Taki nóż może świetnie sprawdzić się do przygotowania szybko kanapek albo na przykład do pokrojenia warzyw czy owoców. A o widelcu już za sekundkę. Jeżeli na własną rękę organizujesz sobie takie wyjazdy, to polecam Ci poszukać sobie przeróżnych past warzywnych, czy humusów, czy past z fasoli, dokupić do tego bułkę, maczać sobie bułkę w paście, zagryzając z warzywami i już mamy pełnowartościowy posiłek. A jeżeli nie możesz znaleźć takiej pasty, to tutaj możesz sama sobie ją bardzo, bardzo prosto przygotować, nawet z dwóch składników. Na ogół w sklepie znajdzie się chociażby zielony groszek, który możesz rozgnieć z przyprawami, jeżeli masz to z odrobiną oleju i już masz super pastę. A może gdzieś znajdzie się fasola albo ciecierzyca, do której wystarczy dokupić jakiś gotowy sos, na przykład gotowy sos pomidorowy, jakąś salsę, może sos czosnkowy albo musztardę i to wszystko sobie razem roznieść. I tutaj właśnie przydaje nam się widelec i dzięki temu naprawdę możesz w bardzo prosty sposób stworzyć sobie samemu pastę i mnie ten sposób ratował już nieraz. Po prostu kupujemy w puszce, w słoiczku ciecierzycę, fasolę, sos, rozgniatamy razem, dajemy na kanapki czy do makaronu, dodajemy do tego warzyw i jest naprawdę, naprawdę super. I jako dodatek do kanapek może też super posłużyć tofu smakowe, takie, które jest twardsze i przechowywane poza lodówkami. W wielu sklepach możesz znaleźć tofu właśnie nie w lodówce, a na półce, które spokojnie możesz wrzucić do plecaka, może tam troszkę posiedzieć i możesz później kroić takie tofu na kanapki, dodać do tego warzywa, albo dodać takie tofu na przykład do jakiegoś makaronu czy do kaszy i będzie super, super obiad. Możesz też takie tofu pokroić i dodać na przykład do makaronu czy do kaszy z jakimiś warzywami czy z sosem, albo dołożyć do jakiegoś gotowego dania, w którym akurat jest mało białka. Jeżeli jedziesz na wyjazd totalnie bez wyżywienia, bez dostępu do kuchni, to tutaj Twoim przyjacielem będzie kuskus i makaron ryżowy. A makaron ryżowy można nawet sobie kupić w wersji pełnoziarnistej, bo je wystarczy tylko zalać wodą i mamy
gotowe. Możesz nawet będąc na plaży poprosić w plażowym barze o troszkę wrzątku, zalać taki kuskus, dodać do tego fasolę z puszki, dodać do tego pomidory, przyprawy i masz super obiad i taki obiad na plaży, no smakuje i tak, super. To jest przetestowany przeze mnie sposób, naprawdę działa ekstra. Jeżeli ogólnie jedziesz gdzieś na dłużej, możesz też porozglądać się za pastami warzywnymi czy pastami ze strączków, które właśnie są przechowywane nie w lodówkach. Często właśnie na półkach w sklepie są takie pasty, które nie trzeba, żeby były w lodówce przed otwarciem i takich past możesz sobie kupić więcej na zapas i później po prostu na bieżąco zużywać na wyjeździe. Teraz rady, które przydadzą się dla osób, które jadą na wyjazdy zarówno bez wyżywienia, jak i z wyżywieniem, ale chcą mieć jakieś takie dodatkowe, zdrowsze produkty. Polecam Ci tutaj przygotować sobie domowy musli i zapakować go w pojemniczek. To serio, serio super sprawa i idealnie sprawdzi się na wyjazdy jako zdrowe śniadanie czy przekąska. Wystarczy wtedy tylko na wyjeździe dokupić jogurt czy mleko wegańskie albo nie, dodać do tego musli, dodać jakieś lokalne owoce i mam naprawdę ekstra śniadanie albo ekstra przekąskę. Tutaj podlinkuję Ci do moich przepisów na pyszne, pyszne musli. Jako przekąskę weź ze sobą orzechy. Są bardzo lekkie i bardzo odżywcze. Dostarczą Ci dużo energii, dostarczą Ci dobrych tłuszczy i dostarczą Ci naprawdę sporo białka. Idealnie nadadzą się do tego, żeby właśnie dorzucić je na przykład do jogurtu z owocami albo po prostu na zagrychę. Bardzo polecam Ci przygotować sobie na drogę też takie trufelki albo kulki mocy na bazie daktyli właśnie z orzechami, albo takie domowe batony. Jest to naprawdę super, super przekąska na drogę, która też dostarczy Ci sporo energii, dostarczy Ci dobrych tłuszczy, dostarczy Ci też białka. Także naprawdę bardzo polecam i tutaj również oczywiście podlinkuję Ci przepisy, wszystko też będzie w opisie. Kolejna bardzo, 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 bardzo ważna rzecz dla wszystkich to, by pamiętać o nawodnieniu. Na ogół, gdy jedziemy na wakacje, jedziemy w miejsca ciepłe, gdzie tym bardziej szczególnie warto dbać o to, by pić dużo. I tutaj ja polecam Ci zabierać na wyjazdy po prostu swoją buteleczkę na wodę i uzupełniać ją na bieżąco. Warto wcześniej sobie sprawdzić, czy w miejscu, do którego jedziesz, woda z kranu jest pitna, czy nie. Możesz też zapytać Twoich gospodarzy, czy u nich można pić wodę z kranu, czy nie, i później taką buteleczkę sobie dolewać, no albo po prostu kupować zwykłą wodę w sklepie. Warto też poszukać sobie w internecie, czy w miejscu, do którego jedziesz, nie ma jakichś fajnych lokalnych restauracji, czy to z jakimś wege jedzeniem, czy z jakimiś zdrowszymi propozycjami. I teraz rady typowo dla ludzi, którzy jadą na wakacje, taki typowy wywczas z all inclusive albo z wyżywieniem, jak tutaj sobie radzić. I jak zwykle przypominam, że moim zdaniem wakacje, szczególnie takie wyjazdy, nie są jakimś super miejscem, na którym mamy jeść jakoś ekstra super duper zdrowo, ale jeżeli chcesz mimo wszystko dbać jednak o to, by to jedzenie było choć troszkę zdrowsze, to kilka rad. Pamiętaj, że możesz zawsze zapytać kelnera, z czego jest dana potrawa, czy jest smażona, czy jest pieczona, czy można coś tam zamienić. Może akurat się uda jakoś bardziej to danie dostosować pod Ciebie. Jeżeli mamy wyżywienie z bufetami albo all inclusive, to z jednej strony jest trochę trudniej, bo możemy jeść ile chcemy, ale z drugiej strony możemy też sami sobie nakładać i komponować posiłki. Możesz wtedy na przykład pamiętać o tym, żeby zawsze do tych potraw dorzucać dużo warzyw, dużo owoców. Możesz również sama wybierać sobie na przykład troszkę zdrowsze źródła węglowodanów. Na przykład zamiast frytek wybrać sobie gotowane ziemniaczki, możesz wybrać jakąś kaszę czy ryż, jeżeli jest dostępna, i też jakieś może troszkę zdrowsze, jeżeli jest możliwe, źródło białka, na przykład może jakąś potrawę ze strączków, albo jakiś chudszy nabiał czy chudsze mięso, jeżeli je jesz. Jeżeli jesteś też na all inclusive, to pamiętaj, że nie musisz próbować wszystkiego od razu jednego dnia. Ja wiem, że to jest kusząca opcja i że chciałoby się od razu wszystko zjeść, spróbować te lokalne potrawy, nowe rzeczy, doskonale to rozumiem, ale pamiętaj, że możesz na przykład codziennie próbować po jednej nowej rzeczy. Zamiast na przykład próbować wszystkie desery albo wszystkie rodzaje ciast naraz, możesz wybrać sobie po jednym każdego dnia. Pamiętaj też, że możesz dzielić się z jedzeniem z Twoim towarzyszem lub towarzyszką podróży i na przykład jeść desery i próbować je na pół. Pamiętaj też o tym, że najważniejsze jest to, jak jesz na co dzień. Jeżeli raz za jakiś czas zjesz coś niezdrowego albo bardzo kolorycznego, to naprawdę świat się nie zawali. Może na przykład po prostu Twoje odchudzanie, jeżeli się odchudzasz, pójdzie wtedy troszkę wolniej. W zdrowej diecie naprawdę może być miejsce na mniej zdrowe produkty, które jesz tylko dlatego, żeby zadowolić Twoje kubki smakowe. Pamiętaj, że o wiele mniej zdrowe od okazjonalnego niezdrowego jedzenia są wyrzuty sumienia po zjedzeniu czegoś tylko dlatego, że miałaś na to ochotę. Nawet po większej ilości takiego mniej zdrowego jedzenia nie ma co wpadać w wir głodówek, detoksów i nie wiadomo czego. Po prostu, jeżeli przez jakiś czas jadłaś mniej zdrowo, to następnego dnia wróć do Twojego normalnego, codziennego, zdrowszego jedzenia
I tyle. I jeszcze na sam koniec bonusowy, najlepszy tip od mojej siostry. Ona cały czas mi mówi, że ja mam w ogóle mam zrobić cały film z przepisem na to, bo to jest świetna sprawa, więc muszę to powiedzieć, bo będzie zła, jeżeli tego nie powiem. Otóż, jeżeli nie masz kuchni, jesteś na dzikim wyjeździe, nie masz wyżywienia i chcesz zjeść rano owsiankę, to moja siostra bardzo poleca płatki błyskawiczne, do tego dosypać kisiel instant i zalać ciepłą wodą i mamy kisielową owsiankę. No, moja siostra, to jest jej popisowy przepis i musiałam o nim tu w końcu kiedyś wspomnieć, więc ona poleca, ja nie ręczę. Dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejsze tipy były dla Ciebie pomocne. Jeżeli tak, nie zapomnij o łapce w górę, możesz dodać komentarz. Dzięki temu te filmy docierają do jeszcze większej ilości osób. Pamiętaj o tym, żeby przede wszystkim, szczególnie w dzisiejszych czasach, podróżować bezpiecznie, dbać o siebie i jeżeli masz ochotę, to również zadbać o swoje zdrowie i o zdrowsze odżywianie. Trzymaj się najcieplej i do zobaczenia już wkrótce.